Serdecznie Państwa witam w kolejnym odcinku naszego programu Zaadoptuj rzekę. Na samym początku opowiemy Państwu o wielkim europejskim wydarzeniu Big Jump, czyli wspólnym wchodzeniu do rzek. Wspólnym wchodzeniu do rzek dlatego, że już w 2015 roku wchodzi ramowa dyrektywa wodna, czyli prawo Unii Europejskiej, które nakazuje wszystkim członkom Unii Europejskiej, aby woda była czysta dla nas, dla ludzi, ale także dla zwierząt i dla ryb. W całej Europie się działo to Włochy, na to Belgia. Ten pomysł jest naprawdę świetny. A to już Polska. W tym roku centralnym miejscem była Warszawa. Wśród uczestników akcji był minister środowiska Marcin Korolec. Dzisiaj ciepła. Ciepła woda. Mamy duże osiągnięcia, jeśli chodzi o jakość wód, ale jak widać, mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Wszyscy mamy nadzieję, również nasza córka Anaïs, że niedługo będzie się można kąpać w Wiśle bez jakiegoś większego ryzyka i że będzie na tyle czysta woda, żeby można było tak bardziej z tej rzeki korzystać. Warto dbać o tą wodę nie tylko dla nas, ale dla przyszłych pokoleń. I ciągle jeszcze widać, że ta Wisła trochę pracy wymaga, więc naprawdę w waszych rękach, w naszych rękach, wszyscy musimy razem to robić. Dalej tym woda będzie droższa i warto się przyzwyczajać, żeby tą wodę już oszczędzać. Jest nas na świecie przyszło 6 miliardów, wszyscy zanieczyszczamy, będzie za chwilę 9 miliardów, nie będzie czym oddychać, nie będzie gdzie się kąpać, nie będzie gdzie pić. I czego pić? Póki co woda jest słodka. W miarę ciepła. Tu można w niej pływać. Kajakarze mają odrębne zdanie. No taka zamulona. Kajakiem tak, ale tak bez to raczej bym się nie odważył. Odważnych do solidaryzowania się z czystą wodą było jednak wielu. Chcę sobie wejść do wody. No warto, zdecydowanie warto. No. Woda była czysta. Jednocześnie trzeba czynić wiele, aby uświadamiać społeczeństwo. Aktywne zaangażowanie ludzi, szczególnie małych ludzi, może w przyszłości przynieść dobre rezultaty. Dodatkowo dzieci przecież mogą wyedukować swoich rodziców. Rzeki dla ludzi. Przeniesiemy się na Hel. I dokładnie w miejscowości Hel, czyli w Helu, będziemy obchodzili Dzień Ryby. Uwielbiam ryby. Cie. Powiedziała Foka, mieszkanka helskiego Fokarium. To właśnie tam nastąpiła inauguracja tego święta. Bo jak wiemy, foki najbardziej lubią... Śledzia tam też pomidorowego. Tak jest, śledzia bałtyckiego. Słuchajcie, foki najbardziej uwielbiają śledzia bałtyckiego. Śledzie były tu łowione, solone i wysłane do całej Europy. Wielu ludzi jadło te helskie ryby. W latach 70. i 80. XX wieku połowy śledzia w Bałtyku przekraczały 400 tysięcy ton rocznie. W wyniku silnego zanieczyszczenia w mięsie ryb bałtyckich stwierdzono obecnie zwiększone ilości nieszkodliwych jeszcze dawek dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli. Żeby ryba była zdrowa, musi żyć w takim środowisku, które umożliwia jej rozwój i ona nie będzie zawierała żadnych szkodliwych substancji. Mamy olbrzymie przestrzenie Bałtyku, które są martwe, nie ma tam zupełnie tlenu. I ten obszar w całkowitym rozmiarze zajmuje powierzchnię Danii. Ja bym powiedział, że nie tylko należy zaadaptować rzekę, ale należy zaadaptować wręcz swój kran w łazience, swój prysznic, swoją wannę, swoją toaletę, bo tak w zasadzie te wszystkie urządzenia łączą się z rzekami. A te wpływają do Bałtyku. Ekosystem nie nadąża z oczyszczaniem naszych brudów. Ilość szkodliwych substancji w Morzu Bałtyckim nie obniża się w żaden istotny sposób wraz z upływem czasu, co jest rezultatem bardzo powolnej wymiany wody. Uświadamialiśmy zgromadzonych w Helu poprzez zabawę, gry, interakcje i atrakcyjne ekspozycje. Nawet na niebie pojawiły się ryby. Ostatecznie sami zgromadzeni zamienili się w... Byliśmy pstrągami przez chwilę, tak? Byliśmy. Łososiami, przepraszam, łososiami byliśmy, ale gapa za mnie. Strumień pełen łososi ruszył w swoją podróż.
ostatecznie skończyła się w Bałtyku. Okazało się, że do zabawy przyłączył się nawet konik, prawie morski. A był to... Wielki powrót Łazarza! Mam nadzieję, edukowaliśmy się nawzajem i dobrze bawiliśmy się w Dniu Ryby w Helu. A teraz? Odwiedzimy z Państwem 11 finalistek programu i konkursu Zaadoptuj Rzekę i wielkiego konkursu na Rzekę Roku. Zaczniemy od centralnej Polski, a zatem rzeka Jasień w Łodzi. Rzeką opiekują się dzieci i nauczyciele przedszkola miejskiego nr 208 w Łodzi. Wybieramy się z naszymi dziećmi często na różnego rodzaju wyprawy, między innymi nad rzekę Jasień, gdzie badamy czystość wody, tak jak potrafimy. 200 lat temu rzeka była czysta. Potem... została nieco zanieczyszczona przez te fabryki włókiennicze i myślę, była takim kołem napędowym naszego miasta Łodzi. Dziś Jasień odżywa. 12-kilometrowy bieg rzeki w większości uwięziony jest pod ziemią. Tylko kilometr znajduje się na powierzchni. I o ten kilometr walczą przedszkolaki. A teraz zachodniopomorskie, gdzie mamy rzekę Wiśniówkę, dopływ rzeki Iny. Która przez tysiące lat była miejscem narodzin wielu gatunków ryb. Tutaj wpływają na tarło zarówno okrągłouste minogi, jak i bardzo szlachetne ryby. No, uznawane za nasz szlachetniejsze z naszej ichtiofauny, to są trocie wędrowne. Nad Wiśniówką czuwa Towarzystwo Przyjaciół Rzek Inny i Gowienicy, które broni ryby przed kłusownikami. Pierwszy sezon ochronny zaowocował wzrostem liczby gniazd z 3 do 70. Także woda się gotowała po prostu. Powstała tu ścieżka edukacyjna Oko w oko z łososiem, poświęcona pamięci Sebastiana Bartołda, tragicznie zmarłego jednego ze strażników tarliska. Nie może też zabraknąć Podlasia, gdzie mamy dwóch kandydatów, rzeka Biebrza w Goniądzu oraz Sokołda. Jej uroda nie polega tylko na tym, to co widzimy z góry. Ona jest piękna, ona ma piękne lico, ale ta rzeka również ma seks appeal swój. Dlatego tu ludzie przyjeżdżają. Jej zawartość to jest 30% niezmienionej biologii od jej urodzenia, od urodzenia tak rzeki. Tak twierdzą naukowcy. Podwodna plątanina zatopionych drzew to jedno z najciekawszych miejsc tej rzeki, na której powstaje biebrzański szlak podwodny. Nurkowie, którzy już tu byli, opowiadają o dwumetrowych sumach, ławicach srebrzystych nieznanych ryb, zielonych tygrysio-obarwionych szczupaków i pięknych koloniach słodkowodnych gąbek. Nad powierzchnią wody dolina rzeki zachwyca rozległą panoramą bez śladu infrastruktury. Czuwa nad nią Stowarzyszenie Meandertalczyków Biebrzańskich. Wymyśliliśmy podwodne jej sprzątanie. Wyciągaliśmy tony śmieci. Teraz pływając po tych samych miejscach, nie ma śmieci. Bardzo prosto, okazuje się, że edukacja nie jest taka trudna. Jest prosta, tylko trzeba ją w prosty sposób nakreślić. Ludzie nie rzucają. Po co on będzie rzucał, kiedy ja to zaraz wyjmę? I tylko się narobię, a jemu będzie wstyd. W Biebrze mieszka też bezdennik, strażnik głębin rzeki, dzięki któremu przetrwała ona w niezmienionym stanie. Na tym polega jej urok. Mało tego, ona jeszcze nigdy do końca nie została zbadana. My dopiero staramy się ukazać te obrazy, których w przyrodzie, jak mówił Huxley, z 10, 9 ciągle jest zakrytych. Sokołda między Czarną Białostocką a Sokółką, rzeka jeszcze dzika. Został ustanowiony w zeszłym roku odcinek No Kill przez PZW Białystok, aby chronić populację ryb występującą na tym odcinku. A populacja ryb jest bardzo duża. Występują bardzo duże pstrągi, rzadkie w skali naszego kraju. Są łowione okazy 70-centymetrowe. Jej wiosenne i letnie wezbrania powodują, że wylewa na okoliczne łąki. Administratorzy rzeki chcą ją ujarzmić poprzez mechaniczne usuwanie osadów z dna i profilowanie brzegów. Miłośnicy Sokołdy, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Niezależnych Inicjatyw Nasza Natura z Ignatek Osiedla, są przekonani, że takie prace tylko szkodzą. Przeprowadzone w okresie migracji pstrągów na tarło doprowadzają do zniszczenia miejsc ich występowania. Los Sokołdy nie jest jeszcze przesądzony. Jej obrońcy liczą, że uda im się ochronić przed... dewastacją jeszcze tej dziewiczej rzeki i przynajmniej nie wiadą koparki, które będą odmulały
tą rzekę. W województwie małopolskim mamy dwóch kandydatów. Jest to Białka koło Krępach oraz rzeka Wieprzówka Żyki Andrychów. Oto Białka, między Nową Białą a Krępachami. Rzeka, która przemawia do wyobraźni. Łączy morskie oko, gdyż wypływa w morskim oku i na Słowacji, z Bałtykiem. Następnie wpada do Dunajca w Czorsztynie, z Dunajcem razem wpada do Wielkiej Wisły i razem z Wisłą płynie do morza. I jest taką rzeką chyba jedyną o charakterze alpejskim w Polsce. Co roku płynie inaczej, jest zupełnie dzika, nieokiełznana i żywa. W czasie wezbrania na wiosnę zmienia swój kształt, także właściwie jak się tutaj przyjeżdża, to każdego lata wygląda inaczej. Gdy Cecylia dowiedziała się, że do jej ukochanej rzeki wpuszczane są ścieki, że kradzione są stamtąd kamienie, a wkrótce mogą tam pojawić się koparki, żeby ją uregulować, postanowiła działać. Jest taką zupełnie niezależną grupą po prostu przyjaciół. Postanowiliśmy razem upleść warkocz długości tej rzeki i rzeczywiście upleśliśmy warkocz dla Białki przez miesiąc. Upleśliśmy ponad 6 km. Które tutaj przywieźliśmy 24 kwietnia i rozwinęliśmy go wzdłuż brzegów jako wyraz naszej solidarności i pragnienia ochronienia tej rzeki. Żeby rzeka Białka, która po prostu jest krótka, to nie jest długa rzeka, żeby pozwolić jej pozostać naturalną, taką piękną rzeką, którą myślę, że w takiej formie, taka jak teraz jest, jest dla nas, dla Polaków po prostu cenniejsza. A teraz Wieprzówka między Żykami a Sułkowicami. Płynie u podnóży Beskidu Andrychowskiego. Ona to właśnie była przyczyną powstania na tych terenach osadnictwa. Rzeka Nauczycielka. Co się tu wydarzyło? To się wydarzyło coś wielkiego ponad 100 milionów lat temu, a więc w okresie, kiedy żyły jeszcze dinozaury, kiedy być może po tym terenie pływały sobie plezjozaury czy inne dinozaury, które zamieszkiwały morza i oceany. Było tu morze podobne do Morza Czarnego, a więc takiego morza, które jest bardzo ubogie w tlen i ma ogromnie duże osady, muł, który zawiera sporo żelaza, ale to żelazo nie może się utlenić. W związku z tym skały, które z tego powstały, mają kolor taki czarny. Do 1997 roku nikt o nich nie wiedział. Odsłoniła je dopiero ówczesna wielka powódź. Rwąca siła wód Wieprzówki zdarła osady żwiru i piasku i pokazała płaskie tafle czarnych skał. Niedawno przy Wieprzówce utworzono ścieżkę dydaktyczną, a samo miejsce uzyskało status stanowiska dokumentacyjnego i stanowi naturalną pomoc dydaktyczną dla studentów geologii i geografii. Dla opiekunów rzeki, uczniów i nauczycieli zespołu szkół samorządowych w Żykach to wymarzony obszar na lekcje terenowe geografii, biologii i przyrody. Województwo śląskie, Biała Wisełka w Wiśle, źródła Warty w Zawierciu, Biała Przemsza w Sławkowie, potok Zimnik w Lipowej. Na początek Biała Wisełka w Wiśle Czarnym. Szkoła u źródeł Wisły, tak mówi się o szkole podstawowej numer 2 w Wiśle Czarnym u stóp Baraniej Góry, skąd wypływają potoki źródliskowe królowej polskich rzek Wisły. Jeden z nich, Biała Wisełka, płynie równolegle z drogą do szkoły, dlatego rzeka codziennie prowadzi uczniów, a jej szum jest nieodłącznym elementem wszystkich ich lekcji. Szkoła nie tylko może uczyć dzieci, ale może ich rozwijać ich wrażliwość na piękno przyrody, na ekologię. Sprzątamy koryto tej rzeki 2 razy w roku. Kilka kilometrów od szkoły Biała Wisełka łączy się ze swoją siostrą, Czarną Wisełką. Ich matką jest Borana, Barania Góra, a ojcem Beskid. I udały się z własnymi drogami. Białocha zstępowała z góry z Baraniej takim jasnym, przejrzystym korytarzem, natomiast Czarnocha takimi ciemniejszymi krużgankami. Obie spotkały się w miejscu, gdzie obecnie jest Zalew Czerniański. Ta rzeka Wisła jest dla mnie ważna, ponieważ ja się urodziłem w górach i ona też pochodzi z gór. A teraz zawędrujemy do Kromołowa, dzielnicy Zawiercia. Jak legenda głosi, rycerz, który przejeżdżał tymi terenami, zatrzymał się, uderzył dzidą i tutaj wypłynęło pierwsze źródło rzeki Warty. Od tego też powstała nazwa, od nazwiska rycerza Kromola powstała nazwa naszej miejscowości. Dla Kromołowian Warta jest symbolem i dumą. Z inicjatywy samorządu mieszkańców dzielnicy Kromołów rozpoczęto prace zmierzające do upiększenia terenów wokół źródeł rzeki. A to nie wszystko. Po prostu zamiast pić wody butelkowanej, piliśmy wodę ze źródła, a również
moja starsza córka też na tej wodzie się wychowała, bo wszystkie posiłki, które przygotowywaliśmy dla niej, czerpaliśmy właśnie z tego źródła. A teraz powędrujemy do Sławkowa i Białej Przemszy. Taka rzeka to skarb, zwłaszcza w takiej bliskości województwa śląskiego, czy tam aglomeracji śląskiej. Sama radość, panowie. Takiej rzeki drugiej w Polsce nie ma. Człowiek włóczy się po Dunajcach, nie po Dunajcach. A tu jest sama rozkoda. W pewnych odcinkach jest rzeką praktycznie nieuregulowaną, co stwarza bardzo dogodne warunki bytowania dla ryb łososiowatych, dla pstrąga potokowego. Miejscami występuje również tutaj i lipień. A to dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół Białej Przemszy w Sławkowie. Stworzyli dla pstrągów sztuczne tarliska w okolicznych strumieniach. Teraz przynosi to efekty, a wdzięczne ryby wracają z powrotem składać ikrę. Dla nich też. Organizujemy akcję sprzątania brzegów rzeki Białej Przemszy, aby można było cieszyć się jej pięknem i chcemy zadbać o tą rzekę na tyle, na ile się uda, aby nasze dzieci, nasze wnuki i prawnuki również mogły dostrzec jej niepowtarzalny charakter. O potoku Zimnik w Lipowej opowiadaliśmy już w zeszłym programie. Zatem gwoli przypomnienia. Aneta Balcarek mieszka w okolicy i kilka razy w tygodniu odwiedza to miejsce. Cuda przyrody, które tu odkrywa, zaczęła fotografować i opisywać na prywatnym blogu poświęconym miejscowości. Jest tutaj magicznie, jest tutaj cisza, spokój, dzieciaki mają co robić, znajduje się tu piękna ścieżka edukacyjna, czysta woda, krystalicznie, w lecie można się pokąpać, można spędzić tutaj tak samo miło czas. Lubię się kąpać w Zimniku. Chociaż jest zimna woda, lubię się tam taplać, chodzić po skałach. Mieszka tutaj bardzo dużo zwierząt. W Dolinie Zimnika jest więc jak w domu przyjaciela, wygodnie, gościnnie i swojsko. Województwo opolskie to Budkowiczanka w Murowie. Za mną widać rzekę Budkowiczankę. Jest to najczystsza rzeka Opolszczyzny w literaturze podawane. Znajduje się między Murowem a Zagwiździem. Wędrując wzdłuż Budkowiczanki, natkniemy się na ślady 13-wiecznych warowni. Znajdujemy się teraz w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza. Kiedyś huta i rzeka dawały pracę, dziś nadal Budkowiczanka scala ludzi i daje im energię do działania. Rzeka przepływająca przez Stobrawski Park Krajobrazowy wraz z kanałem hutniczym i zalewem centrum Zagwiździa jest atrakcją dla sympatyków wędkarstwa. Występuje tu koza, ślis, klęczy, pstrąg potokowy. Możemy tutaj spotkać rzadkie gatunki roślin wodnych. Chodzi mi tu o włośniczniki, które właśnie tworzą ciekawe zbiorowisko. Teraz musimy wyłonić zwycięzcę. Głosować można na stronie internetowej www.zaadoptujrzekę.pl. Komu przypadnie tytuł Rzeka Roku? Bardzo serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.